Cześć kochani, witajcie na moim pupcikowym kanale. Czajcie, że zleciała już połowa roku? W momencie jak nagrywam ten odcinek jest... 3 lipca. Dlaczego ten czas tak zapiernicza? W takim tempie to zaraz będzie Boże Narodzenie. Także mam nadzieję, że każdy, kto ma teraz wakacje, korzysta z nich w pełni. Bo to zanim się obejrzycie, przeleci. A dla tych, co nie mają pomysłu na wakacje, zapraszam do oglądania moich filmów. A w dzisiejszym odcinku powracamy z apetytem na miłość. W dzisiejszym apetycie na miłość kobieta o słowiańskiej urodzie Marta poszuka swojego księcia z bajki. Wybierać będzie pomiędzy przebojowym Patrykiem, sentymentalnym Łukaszem i mistrzem survivalu Maćkiem. No to co? Poznajmy naszych bohaterów. Oby w tym odcinku byli jacyś normalni ludzie. Cześć, nazywam się Marta, mam 21 lat, jestem z Bielska. Na co dzień pracuję w gastronomii, jestem kelnerką. Z kelnerstwem nie wiąże jakiejś dalekiej przyszłości, bo wydaje mi się, że ten zawód nie spełnia moich ambicji. Może tak. No bo bycie kelnerką to raczej nie jest taki przyszłościowy zawód. Wiadomo, są ludzie, którzy całe życie na tym stanowisku pracują. I spoko. Ale ani nie ma tutaj za bardzo jakiejś okazji na awans. Hajs to też tak różnie, no bo bardzo często kelnerzy żyją tylko z napiwków. Więc na dłuższą metę osobiście uważam, że nie ma co w tym siedzieć. Ale dziewczyna ma jeszcze 21 lat, także wszystko przed nią. Dlaczego zbyt małe napiwki? Czasami ludzie dają te napiwki, a czasami po prostu są sępami. A tak naprawdę kelner pracuje tylko i wyłącznie za to, że ma te napiwki, bo jeżeli ich nie ma, to ta praca się w ogóle nie opłaca. Mogę robić coś na wyższym stanowisku, mogę być elegancko ubrana, jeździć fajnym samochodem. Marzy ci się życie na poziomie? Wypasiony samochód, własny lokaj, szampan i co jeszcze? Być po prostu panią. I to są, przepraszam bardzo, te ambicje, o których wspominała. No spoko, jeżeli czyjąś ambicją jest leżeć i pachnieć, czemu nie? W przyszłości chciałabym zajmować się organizacją wesel, z racji tego, że jest to jakaś po części moja pasja i chciałabym się rozwijać w tym kierunku. Dobra, jednak jakieś ambicje są. No taki biznes ślubny w sumie fajna sprawa, tylko trzeba robić coś w tym kierunku, żeby jakby to osiągnąć. No bo jeżeli ona liczy, że to tak sobie z nieba spadnie, to może się rozczarować. Nie wiem, dlaczego jestem sama. Chyba się nie trafi jakaś taka osoba, z którą chciałabym się związać. Masz jakiś ideał faceta? Jestem strasznie wybredną osobą. Na pewno bicepsy i piersi. Klata niekoniecznie, nie lubię jakichś kaloryferów przesadzonych. Brzuszek może być delikatnie zrobiony, ale musi mieć takie fajne cycki, żeby mogła im ocać całymi wieczorami. Nie wiem jak wy, ale ja bardziej liczyłem na coś w stylu, żeby był opiekuńczy, zaradny, sratatata. I wiadomo, wygląd też jest bardzo ważny. Logiczne, że nikt nie będzie z osobą, która się jej fizycznie nie podoba. No ale tak jak na starcie o wyglądzie się mówi, to tak trochę płytko to brzmi. Mamy tutaj 3 menu panów, którzy chcą zaspokoić mój apetyt na miłość. Zobaczymy, co mają mi do zaoferowania. Zobaczymy pana numer 1. Przystawka tomato italiano, bruschetta z pomidorami. Brzmi fajnie, uwielbiam włoską kuchnię, mam sentyment do włoskiej restauracji, więc może mnie tutaj czymś zaskoczyć. W sumie tutaj nie ma za bardzo czym zaskoczyć, bo to jest zwykłe pieczywo z pomidorami. I może jakąś bazylią i czymś jeszcze. Ale nic szczególnego. To jest dosłownie chyba taka jedna z bardziej klasycznych przystawek. Mam na imię Maciek, mam 27 lat, jestem kierowcą testowych samochodów, a także działam z apartamentami w Krakowie na krótki wynajem. Garniaczek, przystojniaczek i ta fryzura. Jakie sporty ekstremalne, wszystko co nienormalne. I jeszcze na dodatek rymuje. W tego słowa znaczeniu Ranmagedon, bieganie po lasach, po błotach. A jednak lubisz zmieniać garniak na maseczkę z błota. Jak mawiają, moc, energia, adrenalina. Pan lektor oczywiście w formie, jak zwykle turbo śmieszne żarciki. Błagam, wymieńcie tego lektora. Adrenalina to jest to, coś mnie napędza, buduje. Uwielbiam robić wszystko na odwrót. Nie lubię monotonnego życia, nie lubię nudy. Nie lubię nudy zarówno w życiu, jak i w kuchni. Więc żeby się coś działo, coś trzeba kombinować. Nie no, ja ogólnie podziwiam, że ludziom tak z własnej nieprzymuszonej woli chce się sportować. Ja w sumie dosyć długo chodziłem na siłownię, jak na mnie długo, bo to był jakiś rok bez przerwy. I na początku jak się tak męczyłem i tak dalej, to słyszałem od ludzi, w końcu ci to zacznie sprawiać radość, będziesz czuł endorfiny i wszystko będzie super. Powiem wam tak, gówno prawda, pitolenie. Dalej się męczyłem, po czasie dalej się przymuszałem do tego. Nie wiem, chyba że coś nie tak robiłem, ale wątpię.
Jeżeli chodzi o danie główne, red is bad. Kurczak w sosie curry z czerwonym ryżem. O Jezu, uwielbiam kurczaka. To jest chyba strzał w dziesiątkę. Jak ona lubi, to spoko, ale kurczak z ryżem na pierwszą randkę? Tym bardziej w takim programie, gdzie w sumie wybierasz tych ludzi na podstawie menu, tak trochę nudą zawiewa. Mam taką może dziwną maksymę, że żadnego ślubu przed seksem. Rozwiń myśl. No jeżeli nie dogadamy się tak naprawdę w seksie, no to nie mamy prawa się też... No jest to część ważna, więc nie dogadamy się też życiowo. Aczkolwiek no jeżeli spotkam się z kobietą, że tak brzydko powiem, spod znaku debila, która no generalnie nie myśli. Wow. To było mocne. Chyba nie słyszałem o takim znaku zodiaku jak debil. No ja tylko mam nadzieję, że jak oczekuję od swojej partnerki w sumie jakiejś takiej inteligencji, to sam również mają do zaoferowania. No to z taką kobietą też się nie dogadam i jestem osobą szczerą, więc do pewnego momentu mogę być kulturalny i miły dla takiej osoby, ale jeżeli granica jej głupoty przekroczy pewne normy, no to niestety powiem jej to wprost i wyjdę ze spotkania. Ostro stawiasz sprawy. No gościu jest dosyć specyficzny. Nie wiem w sumie za bardzo, co o nim sądzić. Ten pan trafił w dziesiątkę. Jeżeli chodzi o deser, czekoladowa przyjemność. Ciasteczko migdałowe z musem czekoladowym. Deser tak nie do końca przypadł do mojego gustu. Jedzenie w jego przypadku to jest najmniejszy problem. On ma jakiś taki charakter dziwny. W sensie wiadomo, każdy ma jakieś tam swoje wymagania odnośnie partnera, partnerki. Ale tak słuchając go, to tak trochę odnoszę wrażenie, jakby on się czuł po prostu lepszy od wszystkich. Nie wiem, napiszcie w komentarzu, co wy sądzicie. Miałem 3 związki takie dłuższe. Ostatni związek dosyć troszkę mnie bardzo poważnie zranił. Zdradzony, nieszczęśliwy i samotny. Mam nadzieję, że nie popadniesz w depresję. Ostatnia kobieta zdradziła mi kilkukrotnie, więc to siadło na psychice. Straciłem zaufanie, dlatego też zacząłem ja się odgrywać na innych kobietach. Że co? Jak niby się odgrywasz? Czyli w sumie takie myślenie, że skoro jedna kobieta ci tak zrobiła, to każda na pewno taka jest. Zobaczymy, co drugi pan ma do zaoferowania. Przystawka. Rozgrzany do czerwoności kurczak na grzankach. Grzanki z ogórkiem i naturalnym serkiem homogenizowanym. Facet, który chyba jest jakąś osobą kreatywną. Ja uwielbiam, jak bohaterowie tego programu w tych prostych daniach doszukują się jakiejś takiej głębi. No gościu jej proponuje zwykłą grzankę z serkiem i ona nagle stwierdza, że on jest jakiś super turbo kreatywny. Mam na imię Łukasz Szmistek, mam 23 lata, jestem trenerem personalnym. Co jest z nimi nie tak? Oni mają 21-23 lata, a już latają po programach randkowych? No i w gruncie rzeczy moim największym celem życiowym to jest to, żeby być jednym z najlepszych kulturystów wszechczasów. Oczywiście w męskiej sylwetce. Najpierw masa, potem rzeźba. No u mnie aktualnie masa, potem masa, a potem kiełbasa, najlepiej z grilla. Kiedy wchodzę na siłownię, czuję się jak młody bóg, widzę jak ludzie na mnie patrzą i widzę jak podziwiają mnie. To jest super uczucie. Takie budujące od środka. No i tutaj jest pewne ryzyko, bo może się okazać zwykłym po prostu facetem, który bardzo lubi ćwiczyć i tak dalej. Ale jest druga opcja, która jest znacznie gorsza. Może się okazać tak, że siłownia to jest jego jedyna cecha charakteru i o niczym innym nie będzie potrafił gadać. Bo też no każdy by chciał być duży, no ale no nie każdy umie to zrobić po prostu. No, nie wiem, czy każdy by chciał. Ja na przykład osobiście wolę być szczupły. Wiadomo, nie patyk, ale też nie chcę być takim dzikiem. No i w tym momencie trochę mi zaleciało taką obsesyjną obsesją na punkcie siłowni. Chciałbym mieć taką kobietę, żeby no wszyscy się na nią gapili i mówili, wow, jaka jest fajna, jaka jest piękna. A ja sobie myślał, ha, jest moja. No, to jest super uczucie, że ktoś z zewnątrz zazdrości mi tej kobiety. A ja wiem, że po prostu jest moja i nikogo więcej. Ja coś czuję, że szykujecie nam najbardziej płytki odcinek jak do tej pory. Póki co od żadnego z bohaterów nie usłyszeliśmy czegoś takiego, no fajnego po prostu. Cały czas każdy z nich tak o tym wyglądzie. Takie bardzo płytkie to myślenie. Aż tęsknię za dziewczyną od fileta. Ona co prawda była śmieszna, ale taka urocza też w tym wszystkim. Jeżeli chodzi o danie główne, no to jest jazda na ostro bez trzymanki, czyli spaghetti z chili. Zapowiadało się fajnie, ale tym spaghetti jakoś nie urwał dupy, za przeproszeniem. I pomijając tych bohaterów, ale jakie dania są nudne w tym odcinku. Równie dobrze mogliby iść do McDonalda sobie zjeść. I myślę, że byłoby znacznie ciekawiej. Taka brazylijska pupa. To mi się strasznie podoba do kobiet. Taka wąska talia i szeroka pupa. Super jest po prostu. Duży biust,
żebym mógł ładnie sobie położyć rękę. Dobra, jest jeszcze nadzieja w trzecim panu, bo póki co ta dwójka, co była, totalnie na nie. Liczę na to, że być może znajdę tutaj naprawdę kobietę, która będzie ze mną do końca życia. I z którą stworzę związek, który będzie się opierał na takich trzech filarach. Szacunek, zaufanie... jeszcze raz. Dasz radę, to naprawdę nie jest trudne. Ale powiem tak, jak wymieni jako trzecią rzecz pośladki cycki, ja stąd wychodzę. Szacunek, zaufanie i... Jeszcze raz, na spokojnie. Stworzę związek, który będzie się opierał na szacunku, zaufaniu i szczerości przede wszystkim, tak? To jest takie najważniejsze dla mnie. Dobra, jest dobrze. Chyba jak do tej pory najnormalniejsza wypowiedź w tym odcinku. Błagam, nie zepsuj tego. Ważne jest to też, żeby depilowała się po prostu, tak? No jakby nie patrzeć, ciało z włosami jest takie troszkę, no nie za fajne. Zawsze w dotyku. I to jest takie najważniejsze. Szczerze? Ja straciłem nadzieję. Ja się nie dziwię, że oni są sami. Czyli nie wykazał się niczym szczególnym. Jeżeli chodzi o deser, dojdźmy już do deseru. Deser budyniowy z ryżem i owocami. Taka dziwna kombinacja. Budyń, ryż, to albo ryż, albo budyń. Trochę zalatuje to taką papką dla dzieci? Jakąś taką kaszką, czymś takim? To też mnie jakoś nie przekonuje. Zobaczymy, co trzeci pana do zaoferowania. Przystawka. Białe samuraje, sushi plus chrupiące krewetki. O Boże, nie lubię sushi. Nie potrafię się po prostu przekonać, więc nie wiem, czy z tej przystawki bym coś dziubła. Dziewczyno, przecież to jest jak do tej pory najlepsze danie w tym zestawieniu. To cię nie przekonuje, a przekonuje cię grzanka z serkiem. Nie wiesz, co tracisz. Znaczy, w sumie zaraz się dowiemy, czy traci cokolwiek, jak poznamy pana. To mam na imię Patryk, mam 21 lat, pochodzę z Krakowa, handluję ciuchami, koszulkami, nie tylko. Taniej kupię, drożej sprzedam, więc to na tym polega. Czyli w sumie chodzisz po lumpach, kupujesz i sprzedajesz to na Vinted. Wow, ale z ciebie handlarz. Co jeszcze robię? Od czasu do czasu też pracuję w firmie transportowej. To z ciebie prężnie działająca jednoosobowa firma. Przy okazji możesz pracować jako kurier do swoich paczek. Zawożę ludzi z lotniska do hotelu, z hotelu na lotniska. Też to fajnie wychodzi. Nie chcę tak negować naszej bohaterki w tym odcinku, ale ona chyba oczekuje czegoś więcej. Czytaj kogoś z trochę lepszym zawodem? Tak wnioskuję po tym, co opowiadała. Danie główne, kurczem w korycie, kurczak nadziewany szpinakiem i serem w sosie z pieczarek. Znowu kurczak i znowu brzmi fajnie, ale nie lubię szpinaku. Nic, co jest zielone, za dużo tu warzyw. Ja przepraszam bardzo, ale oni w tym odcinku się wszyscy jakoś zmówili z tym kurczakiem? Ludzie, weźcie wy się trochę wysilcie. No każdy dosłownie proponuje jakieś danie z kurczakiem. Lubię rozkręcać tematy, lubię, nie wiem, lubię czuć się w środku zainteresowania. No akurat to mogę śmiało powiedzieć. No też czasami niektórzy uważają, że jestem też typem narcyza. Zgodzę się z tym, aczkolwiek nie zawsze, no wiadomo, z dużym dystansem do siebie. No jeżeli ktoś mi coś powie, no to zawsze mam do tego dystans. Raczej się uśmiechnę niż będę osobą, która będzie do tej osoby coś, nie wiem, krzywo się na nią później patrzyła. No, dużo osób mówi, że ma dystans, a potem okazuje się wręcz odwrotnie. Jeżeli chodzi o deser, wystrzelone witaminy i biały strzał. Jezus, jak przeczytam tą nazwę, to jest jakiś chory facet. Musi siedzieć sam w domu i nie wiem, chyba próbuje jakimś daremnym tekstem wyrwać kobietę. Matko jedyna, jak tak danie można nazwać w ogóle? Totalnie nie trafił z tą nazwą. Trochę to brzmi, jakby to był jakiś desperat. Jestem osobą, która lubi też sporty ekstremalne. To akurat mam, no, już jeden ślad, to jest akurat od motoru. Lecz planuję też kupić jeszcze w przyszłości nowy motor, kolejny, no i dalej jeździć. No i tam skoki na bungee nie są mi obce. Chcę skoczyć ze spadochronu, z innych takich rzeczy. Ja to czasami bym z mostu sobie skoczył, jak oglądam takie programy. Nie no, żartuję, uwielbiam to. Prawda jest taka, widzowie, że co ja niby mam lepszego do roboty? Nic. W zimie oczywiście snowboard, tam bardziej freestyle, czy tam skakanie z różnych przeszkód i tak dalej. No to jest coś, czym czuję się jak ryba w morzu, prawda? Nie lubię nudy, nie lubię monotonii. To mogę śmiało sobie powiedzieć. No, ciężki wybór w sumie mamy. Ten pan teoretycznie wydaje się być najlepszy z nich wszystkich, ale z drugiej strony żaden z nich nie jest jakiś ciekawy. No, bohaterka w tym odcinku też nie jest zbytnio ciekawa. No cóż, zobaczmy, kogo ona wybierze. Trudny wybór. No a jednak któregoś musisz wybrać. Wybieramy kandydata numer 1 i 2. Sushi mi nie przekonało razem z tym Malibu, więc
tymi dwoma panami na pewno się wybiorę. Mam nadzieję, że zaspokoją mój apetyt na miłość. Czyli wybrała pana, który odgrywa się na kobietach i pana, który oczekuje brazylijskich pośladków. Nie no, kocham ten program. Marta zdecydowała się na spotkanie z survivalowym hardkorowcem Maćkiem i twardzielem o gołębim sercu Łukaszem. Zajrzyjmy zatem do Marty i zobaczmy, jak robi się nabóstwo przed pierwszą randką. Zastanawiam, jaki to będzie facet. Ja to jestem ciekawy ich rozmów. O czym oni będą gadać ze sobą? No nie wiem jak wy, ale ja zwłaszcza po pierwszym panu oczekuję jakichś bardzo elokwentnych dyskusji. Jak to on określił? Żeby kobieta nie okazała się być spod znaku debila. No ja to tam liczę, że on się nie okaże. Czy będzie nam się fajnie rozmawiało? Czy będzie zabawny? Mam nadzieję, że nie będzie wiało nudą. Wolałbym, żeby była to brunetka. Lubię bardzo brunetki. Niskie brunetki, bo po prostu podobają mi się. Gdybym ja występował w takim programie, to liczyłbym, że osoba, która przyjdzie, nie okaże się być jakimś mordercą. Bo de facto zapraszasz kompletnie obcą ci osobę do swojego domu. Nie wiem, jak dla mnie to jest turbo niebezpieczne. Super by było, gdyby była ubrana w czarne szpilki i czerwoną sukienkę. Wiem, że cię to kręci, ale weź, ty to powiedz. Bo czerwona jest sexy. Nie, na dzisiejszy wieczór raczej nie. Dzisiaj jest za zimno. O, no i chłopaka rozczarujesz, no widzisz. Powiedz mi, czy on tak wiele wymaga? Czerwona sukienka, brazylijskie pośladki, czy to tak wiele? Mam nadzieję, że na tej randce będzie jakiś fajny, przystojny facet. Napakowany, dobrze ubrany, fajnie pachnący. A może miły na przykład? Kulturalny? Ciekawy? Co ci z tego, że on będzie ładny, jak będziecie siedzieć na przykład przy jednym stole i nie odezwiecie się do siebie słowem? Bo nie będzie po prostu tematów wspólnych. Jakiej dziewczyny się spodziewam? Szanonej, która będzie chciała zjeść to, co gotuje jej. W sensie, że co, że jest jakieś ryzyko, że to jest zatrute? Cześć. Marta? Chodź. Jak dojechałaś? Jakoś spokojnie? Tak, były trochę korki, ale jest w porządku. Ale taka randka, takie spotkanie w ogóle musi być bardzo niezręczne. No jeszcze jak jest jakaś taka randka z Tindera, to wiecie, przed spotkaniem wymieniacie chociaż kilka zdań ze sobą. A tutaj ani siebie nawzajem nie widzieli, ani żadnego słowa nie wymienili. I jeszcze przychodzą do siebie do mieszkań, domów. Aha, a z daleka? Z Bielska. Wow, mam dużo znajomych w Bielsku akurat. Przez co usiądziemy? Naprawdę był strasznie mały. Nienawidzę niskich facetów. Zawsze to podkreślam, że musi być wyższy. Ale jak zdejmiesz szpilki, to będziecie mniej więcej podobnego wzrostu. Spoko, masz preferencje, ale może go najpierw trochę poznaj. No naprawdę, tak jak mówiłem, wygląd jest ważny, ale na samym wyglądzie nie zbudujesz relacji. Czasem jak tak słucham swoich wypowiedzi, to nawet brzmi, jakbym miał jakieś pojęcie o tym, co mówię. Matko, może jakimś ekspertem od miłości powinienem zostać? O, i otworzę gabinet i będę kasował ludzi za godzinę 500 zł. To jest pomysł na życie. Otworzymy wino, nie? Możemy otworzyć. Napijesz się? Ja akurat nie piję, ale... To tak dla smaczka, bo ja tam za czerwonym za bardzo nie przepadam, no ale... Facet, który nie pije, chyba ma sobie coś do zarzucenia albo coś do ukrycia. Albo po prostu nie pije, bo nie lubi, bo mu na przykład alkohol nie smakuje. Oj, ciężko z nią, naprawdę. Łukasz, co ukrywasz? Wiesz co, w gruncie rzeczy przygotowuję się do zawodów, no i po prostu nie chcę pić. Ale ogólnie mam po prostu wspomnienia. A to z czym one są związane? Wiesz co, to nie temat na dzisiejszą rozmowę. Kiedyś ci może powiem. Oj, chyba styczność z alkoholikami w dzieciństwie. Dobrze mówi, to raczej nie jest temat na pierwszą randkę. W ogóle tak nie imprezujesz, nic nie robisz? Taki... Nie, czasami imprezuję. Takiego mówię... strasznie spokojnego. Skąd wiesz, nie wiem, czy udajesz, czy po prostu tak jesteś. No tak wygląda, że jesteś takim spokojnym chłopcem. Ale ty go w sumie nawet nie znasz. Jejku, jakie głupie myślenie w ogóle. Ona stwierdziła, że on jest spokojny, w ogóle taki poukładany, tylko i wyłącznie dlatego, bo powiedział jej, że nie pije alkoholu. A może wręcz przeciwnie, może on jest super rozrywkowy. Czego ty nie zrozumiałaś w tym, że on ma złe wspomnienia związane z alkoholem? Czy ja wiem, czy jestem spokojny? To ja cię na chwilę przepraszam, muszę skorzystać z toalety. No, okej. Wiesz, jest? Tutaj gdzieś pokaz. Tak, dokładnie. Drugie drzwi? Dokładnie. A i te spaghetti w tym czasie. To, że wspomniał o tym, że nie pije alkoholu, to wydaje się trochę dziwne. Nie no, ja po prostu zeświruję, trzymajcie mnie. Co jest w tym dziwnego? Są ludzie, którzy nie piją, bo nie mogą. Są ludzie, którzy nie piją, bo nie lubią. A są ludzie, którzy nie piją, bo kiedyś na przykład byli uzależnieni. Jak na facetów, bo przeważnie wszyscy w takim wieku pełen melanż. Widać, że
dopiero ma ten okres wyszalania, który ja już miałem za sobą. Ona ma tak dziwne i durne jak dla mnie teorie. No być może dla niej to będzie szok, ale ludzie mają różne wartości w życiu. Nie każdy chce melanżować co chwilę. Co tam na główne danie przygotowałeś? Spaghetti bolognese? Bolognese, dokładnie. Ja to wybrałam? Poważnie? No najwyraźniej. Coś mi tam nie pasuje. No widzisz, może źle patrzyłaś. A ja co dzień gotujesz dla siebie? Wiesz co, tak, codziennie gotuję. Bo akurat trzymam dietę. Taką dosyć dopiętą mocno, więc tak, jak najbardziej gotuję. Jejku, tylko żeby nie wyciągnął jakichś swoich pudełek z jedzeniem. Jak ludzie sobie trzymają dietę, to jest spoko, ale niektórzy potrafią popaść w taką totalną paranoję. I oni odmawiają sobie dosłownie wszystkiego. Na przykład jakby zjedli burgera, to dla nich się po prostu świat by zawalił. A ty? Co jadasz? A ja? Najczęściej. Zależy, na co mam ochotę, ale ja przeważnie jadam na mieście. Aha. Gotować nie za bardzo lubię i umiem. Ale stwierdziłam, że jak kiedyś zostanę mamą, to się nauczę. Ciekawa filozofia. To słabo. Lubię, jak kobiety lubią gotować. Jej, tylko weźcie, wy się tam nie pokłóćcie zaraz. Trochę słabo, że na pierwszej randce padają już takie teksty odnośnie jakiegoś podziału ról. Już pomijając tam jej gadki, ale czułbym się bardzo niekomfortowo słuchając czegoś takiego. A ja szukam faceta, który dla mnie to będzie robił. Tak? W końcu jesteś panią. I jak ci to idzie? Zobaczymy. No, wam chyba obu średnio idzie, skoro wylądowaliście w tym programie. Smacznego. Dzięki wielkie. Nie uszukam jej tym spaghetti, bo tak jak sama mówiła, że nie do końca lubi. Co powinien ten twój ideał, czy faceta jeszcze posiadać? Mnóstwo rzeczy. Wyciągnąć listę? No daj mi takie trzy. Musi być zaradny, niezależny. A co dla ciebie znaczy zaradny? Kurczę, dobrze zarabiać. Nie, nie i po prostu nie. Skąd oni ich wzięli w tym odcinku? Po prostu masakra jakaś. W poprzednim odcinku, który omawiałem, mieliśmy słodkich dziadziusiów. Ja coś tam po prostu popłakałem ze wzruszenia. A tutaj, nie wiem, jakiś zlot płytkich ludzi. Że jak zajdę w ciążę, to żebym się nie martwiła tym, że no. Mam wyżyć z 500+, bo nie o to chodzi. Jejku, ja nie chcę nikogo tutaj obrażać, ale przykro się jakoś tego słucha. Ja mam też jakieś swoje tam wymagania, które staram się sama trzymać i chciałabym faceta, który po prostu trzymałby je razem ze mną. Czy po prostu, że możemy sobie tam pozwalać na jakieś rzeczy, nie, że złotówkę każdą dzielimy na każdy dzień, tylko po prostu chcemy sobie gdzieś jechać, to jedziemy. Chcemy po prostu nie mieć na wakacje dwa razy w roku, to nas na to stać, odkładamy to jakąś miarę, a nie, że na wszystko oszczędzamy, nie, to nie w tym roku, to może w przyszłym. Czyli podsumowując, chcesz być bogata? I żeby na nic nie żałował. Taki dosyć ciekawy układ. Ale uwaga, szok. W życiu są różne sytuacje i nie zawsze może być tak kolorowo. Może być na przykład tak, że będziecie turbo obrzydliwie bogaci, nie będziecie sobie musieli na nic żałować, ale nagle przyjdzie taki moment, że coś się posypie i będzie trzeba zacisnąć pasa. Super podejście. Bo wiesz, tak na dobrą sprawę, no pracujesz po to, żeby coś z tego mieć. Jak ja bym pracowała i odkładała wszystkie te pieniądze i nie daj Boże przyjdzie jakaś choroba czy coś, no to co mi z tych pieniędzy? A tak to wydajesz, korzystasz, no i masz. No, dobra, ale to w takim razie co ty masz z sobą do zaoferowania? No bo jak dla mnie, skoro ona chce faceta, który dobrze zarabia, to wypadałoby, żeby ona również dobrze zarabiała. No bo jak wymagasz od kogoś rzeczy, której sama nie możesz dać, albo sam, no to... To słabo trochę. Jasne, jasne. Może za dużo wydaje, no ale może się to kiedyś zmieni. No. I co takiemu facetowi możesz zaoferować? Ja cię mógł zaoferować? Jasne. No przecież nie ja. Nie wolę kobiety. Niech ktoś zatrzyma tę karuzelę śmiechu. O, no i właśnie mnie ciekawi, co ona teraz odpowie niby. Nie wiem, wydaje mi się, że jestem dobrą kobietą do życia wspólnego. A co znaczy dobra? Jestem kochająca. Potrafię tak zadbać o faceta, że wydaje mi się, że nie będzie chciał iść do innej, albo przynajmniej staram się robić to, żeby nie szukał niczego na boku. Co jest z nią nie tak? Czyli w skrócie jesteś w stanie zaoferować siebie, a oczekujesz, że trafisz na kogoś, kto dobrze zarabia, ale jest się w stanie tak zająć facetem, żeby nie szukał kochanki. Jak dla mnie, czyli eksperta od relacji międzyludzkich i miłości, nie brzmi to jak zdrowy związek. No ona sobie będzie taką panią domu, a on będzie zarabiał. Wiecie, co innego, jakby ona była na jakimś pewnym takim etapie życiowym, miała jakieś wyższe stanowisko, no i sporo by zarabiała. No to jak dla mnie w takiej sytuacji jest logiczne, że może oczekiwać, że ktoś będzie na podobnym etapie życia. No ale nie w momencie, jak ona
Tak naprawdę dopiero weszła w dorosłość, bo ma 21 lat, nie ma na swoim koncie jakichś wybitnych osiągnięć, pracuje tak naprawdę tylko jako kelnerka. No niby jakieś plany na przyszłość tam sobie ma, ale mówimy o aktualnym momencie. No zanim od kogoś czegoś będziemy oczekiwać, spójrzmy na siebie. No bo jak jeszcze zrozumiem jakieś tam aspekty wizualne, no bo każdemu się podoba ktoś inny, tak? No ale nie, że jesteś sobie kelnerką, a oczekujesz, że gościu będzie nagle prezydentem czy lekarzem. Jak będzie, spoko, ale nie, że ty tego oczekujesz. A gdzie najczęściej spotykasz, poznajesz ludzi? Tak chyba głównie w pracy i na mieście. Gdzieś pójdzie, że po prostu przez kogoś, nie mam jakiegoś takiego stałego miejsca, że nie wiem, idę na imprezę, tam kogoś poznaję, bo nie mam takich przypadków. Nie. Jak ktoś do mnie podchodzi na imprezie, jeżeli to chodzi o faceta, no to przeważnie no tak się na niego popatrzę, bo dam mu tak do zrozumienia, że nie ma czego szukać, no bo faceci na imprezach no, tak naprawdę no wiadomo czego szukają. Znaczy, tutaj się trochę nie dziwię, bo wydaje mi się, że klub nie jest dobrym miejscem na szukanie potencjalnego partnera, partnerki, ale ludzie przychodzą do takich miejsc w różnym celu. Niektórzy na podryw, niektórzy chcą się zwyczajnie pobawić, niektórzy kogoś być może poznać, także chyba nie ma co tak generalizować. Jakie miałeś nieudane randki w swoim życiu? Ja dużo imprezowałem swojego czasu też, więc jakoś nie miałem jakichś takich nieudanych. Miałem dużo fajnych sytuacji właśnie. To którą wspominasz najlepiej? Najlepiej? Co takiego się wydarzyło, że zapamiętałeś może tą dziewczynę? To chyba najbardziej głębokie pytanie w tym odcinku. W sumie ciekawe, bo po takiej odpowiedzi można się dużo o człowieku dowiedzieć. Narzekać i obgadywać każdy potrafi, ale żeby powiedzieć coś miłego, dobrego, to już ciężej. Wiesz co? To, że była bardzo, bardzo niedostępna. I była tak totalnie w moim typie, że stwierdziłem, nie, no nie będę jej tak szybko odpuszczał. To co było takiego pociągającego w niej? Czarne włosy, długie. Oprócz tego stosunkowo niższe ode mnie, więc to gada po prostu. I znowu sprowadzamy wszystko do wyglądu. Ja w sumie nie wiem, na jaką odpowiedź liczyłem. Ale na pewno nie na taką. Torpada stwierdził, nie odpuszczę. Co myślisz, no jak nie poruszam, to uschnę. Nie wiem nawet jak to skomentować. Co każdą ich wypowiedź jest coraz gorzej. Nie wiem, może wymienimy bohaterów w tym odcinku po prostu na innych. Ruchanie, nie zawsze to jest każdemu na ten czas akurat potrzebne. Czemu nic z tego nie wyszło? Wiesz co, bo później poznałem inną. Co, zatkało kakao? Bo wtedy spotykamy się z czteroma dziewczynami akurat. O, to świetnie! Zaraz się okaże, że on jakiś harem miał. No, słuchajcie, można i tak. Znaczy nie można, to jest bardzo słabe. Chłopak chciał mieć po prostu wybór. Co trzeba mieć w głowie, żeby umawiać się z czterema osobami naraz? Czyli takiego spokojnego, skromnego tylko dajesz. Bo wiesz, wy faceci myślicie, no tak, ale wy myślicie innymi kategoriami. Wy myślicie, że wy możecie, ale jeżeli kobieta tak zrobi, no to nie, to już najlepiej, żeby się pakowała i wyjazd. Nie, wiesz co, ja nie oceniam nikogo. No tutaj się troszkę zgodzę z nim akurat. No bo w sumie nie ma co oceniać ludzi tylko ze względu na ich przeszłość. No ale z drugiej strony, jakby ktoś w przeszłości siedział w więzieniu za coś strasznego, to nie wiem, czy z taką osobą chciałbym w relację wchodzić. Bo ludzie mają to do siebie, że bardzo oceniają ich. Zobaczyłbyś rudą dziewczynę z piegami, no to umówiłbyś się z nią, gdybym tutaj tak teraz weszła. A oj tam. No, ale tak na początku sobie myślałem, pewnie przyjdzie w wysokich szpilkach. I w czerwonej sukience. Ja mówiłem, że będzie rozczarowany, mówiłem. Ja ogólnie nienawidzę szpilek i dzisiaj go jakoś wyjątkowo brałam. Ale to masz 14 chyba, nie? Nie, no mniejsze będą 7-8. To jest 7-8? Jesteś ekspertem. Znawca szpilek. Zresztą nie widzę. On musi mieć chyba jakąś dużą obsesję na punkcie szpilek, skoro ma aż taką wiedzę o nich. Jak myślisz, co to jest? No z daleka wygląda jak owsianka albo ryż. Świetnie, kiwi lubię. Ale nie mam pojęcia, co to może być. Słabo pachnie. Bo sobą wąchasz. Nie no, mocno wącham. To może jak spróbuję. No, próbuj. Zobaczymy. Takie bezsmakowe jest. Oj, raczej nie chciałbym tego usłyszeć, przygotowując coś dla kogoś. Może to jest taki, wiecie, fit deser. Skry z wiórkami kokosowymi. Dobra, już powiedz, co przygotowałeś, no bo dla mnie to nie ma smaku. To jest jakbym kaszkę jadła dla dziecka, naprawdę. Wiesz no. Jak też wygląda. Tak stwierdziłem, że pewnie takie małe dziecko będziesz, więc muszę ci kaszkę zrobić. No i masz. Nie wiem jak wy oceniacie, ale moim zdaniem średnio idzie mu ten podryw. A co do tych związków, to miałeś jakiś stały? Wiesz co, tak, byłem. Miałem jeden dłuższy związek roczny. Dłuższy roczny? To tak w sumie nie za długo. Ale
ty masz 21 lat, on ma tylko 23. To co, ty wymagasz jakiegoś 10-letniego doświadczenia? Nie każdy od razu chce się tak wiązać na długo. Może wtedy po prostu nie był na tyle dojrzały. Wiesz co, tak ci mówię, miałem jeden związek w sumie przez całe moje życie. A wszystkie takie były takie polotne. Dzisiaj było, jutro nie było. Nie, po prostu nie wiązałem się zbytnio z kobietami, wiesz? Czyli taki dupcyngiel trówkę. Dupcyngiel. Ona robi właśnie to, o czym przed chwilą rozmawiali. Czyli ocenia go ze względu na jego przeszłość. Sama mówiła, że jak facet tak ocenia kobiety, to jest niefajne, więc czemu ona robi to samo? Mam na ciebie fajną niespodziankę. To czekam. Umiesz tańczyć? Czy umiem tańczyć? Zależy. To masz szansę się nauczyć. Boże. Ale ty jesteś taki malutki. Dlatego zdejmę szpilki. Ale tu i tak będę wyższa. Nie będziesz. A zakład? No. Ała. No na tym spotkaniu nie ma kompletnie chemii. To trochę wygląda wręcz tak, jakby oni byli jakimś rodzeństwem i po prostu przy obiedzie siedzieli. No widzisz, jesteś... jestem wyższa. No nie wiem. Daj rączkę? Tak, tak, na pewno. Chodź. I teraz zobacz. Przede wszystkim tą rękę musisz mi dać jeszcze raz. Pokręcam cię tam. Jedną z najgorszych. Zaraz się poczekam po tym. To jest dopiero niezręczne. Chociaż jakąś muzykę by załączył. To mogę cię spokojnie w ten sposób wziąć? Nie bój się. Nie rzucę cię. I spokojnie cię przeniesie w górę. Widzisz. No ja dupcia. Tak? No. Dobra, dziękuję, ja będę się uzbierać ja w takim dzięki, razie. Bo też muszę lecieć na trening. Dobra, dobra, tak wiemy, ćwiczysz na siłowni, nie musisz co chwilę przypominać. On tak jakby starał się rozluźnić mnie trochę, ale mu tak nie do końca wychodziło. Nie było chemii między nami, a musi być chemia, jeżeli tańczymy ze sobą. Facet mnie może dobrze poprowadzić, nawet jeżeli nie tańczę, ale musi mnie do niego ciągnąć, a do niego mnie w ogóle nie ciągło. Czułam się jak z młodszym bratem. Nie wiem jak następna randka, ale... ta nie była moim zdaniem jakoś super udana. Pomijając ich mądrość i to, co tam mówili, ale było drętwo. Tak? Okej, okay, to masz jeszcze torebkę. Chodź, odprowadzę cię. Jezu, jaki ty jesteś malutki. To jak ci mówiłem, mały z dostęp wielki duchem. Ale też bez przesady, nie jest jakiś super niski. Na razie. No, pa, pa. Łukasz niekoniecznie trafił w gusta Marty. Nie zachwycił jej potrawami, swoim wzrostem ani charakterem. Być może kolejny dzień przyniesie Marcie bardziej obiecującego kandydata na męża. O, to teraz randka z panem, który odgrywa się na kobietach, super. To czarujemy. 85 kg wagi, sportowa sylwetka, 1,80 m wzrostu. Czuję się całkiem nieźle, zobaczymy kto to przyjdzie. Jestem ciekawy, co ta dziewczyna się pojawi tak naprawdę. Bo nie mam pojęcia, nic o niej nie wiem. Nie wiem, ja nie trzymam jakoś za nim kciuków bardzo. Osobiście uważam, że ona powinna jeszcze trochę dojrzeć do takich poważniejszych relacji. Za to ona już cię przejrzała. Biały, ładny uśmiech. Pociągające spojrzenie. Najważniejsze, żeby była też dobra opiekuńcza, czuła. Bo to jest najważniejsze. A w tych czasach no niestety zanika to. Zanika to troszkę ze względu na szybko, na prędkość życia, na szybkość, na pracę, na zabieganie. Ludzie po prostu zapominają o podstawowych wartościach. Może ja go trochę tak pochopnie oceniłem, no bo tak dosyć fajnie się wypowiada. Ale to się jeszcze okaże później. Dziś nie mam dylematu, co na siebie włożę. Teraz przygotowuję paprykę do kurczaka w sosie curry z papryką i z czerwonym ryżem. Maćku, ty jesteś jeszcze w proszku, a Marta już wyszykowana. Chyba nie jest źle. Uciekam, bo jestem bardzo głodna. Jak na złość zrobiła, przecież to pierwszemu się podobały czerwone sukienki. A tutaj się okaże, że ten zielony znowuż lubi. Dobra, czasu mamy mało. Dziewczyna za chwilę przychodzi, więc trzeba się przygotować. To co? Ta czy ta? Czarna. No to bierzemy to. Zapraszam. Cześć, miło mi cię wyjść. Maciek. Marta? Proszę bardzo, to jest prezent mały ode mnie. No on to na wstępie ma dla niej plus 10, bo jest znacznie wyższy. A poprzedniego chłopaka to tak wręcz jechała za ten wzrost. Proszę, chodź. Był brunetem, którego sobie wywróżyłam. Miał troszkę więcej niż to 80 kg w kuli, ale też jest okej, da się przyjąć. No, tylko teraz nie wypominaj mu wagi przez całą kolację jak poprzedniemu chłopakowi wzrostu. To czas wyczucie.
No nie tak na chama. Spokojnie. Szampan na początek. Klasa sama w sobie. Odstawię do lodówki i przyniosę może przystawkę. A to może napij się z nią chociaż chwilę, pogadaj coś, a nie od razu uciekasz. Trzeba było wcześniej tą przystawkę przygotować, a nie teraz do kuchni uciekasz od razu po jej przyjściu. No nie wiem jak dla was, ale dla mnie to takie trochę słabe. Maciek, spiesz się z przystawką, bo dziewczyna stygnie. Żyjesz w tej kuchni? Żyję, chyba. Proszę bardzo, mam nadzieję, że będzie smakowało. W sumie co tutaj ma nie smakować, to jest chleb z pomidorem. A i tam jeszcze oliwa, bazylia, czasem jakieś różne rzeczy, no ale nie jest to nic niezwykłego, tak jak wspominałem na początku. Do poznania. No w takim razie smacznego. Dziękuję, wzajemnie. Panie, jest tak niezręczne. Z tamtym poprzednim na wejściu już coś tak trochę gadała, a tutaj jakaś taka niezręczna cisza jest. A czym się zajmujesz? Pracuję w gastronomii. Gastronomii. Mhm. A jako na kuchni, na... Obecnie jako kelnerka. Jako kelnerka. Mhm. A ty czym na co dzień się zajmujesz? Testuję samochody jako kierowca testowy. Mhm. I z apartamentami w Krakowie jeszcze działam jako... Tak, wynajmowałem krótkoterminowy. Mhm. To już jest na tydzień, dwa dni, trzy dni. Czyli potencjalnie może dużo zarabiać. Okej, bierzemy. Na ten moment to właściwie tym, tylko że teraz akurat przychodzi martwy sezon, więc... Masz może jakieś serwetki? Wiesz co, już zobacz. Nawet nie żartuj, nie masz serwetek? Dobra, stopa, nie kupiłem serwetek, zapomniałem. Ale weź to może jakoś tak ładnie oderwij, bo trochę wiocha. Chociaż i tak dobrze, że nie daje jej papieru toaletowego. Będę musiał przeprosić jedynie całą ręcznik, ale to chyba ze stresu, bo szczerze mówiąc to była jak taka pierwsza randka. Jak sobie ładnie poskładałeś, jak bankietówkę. Żeby już nie było widać aż tak bardzo, że jedynie to przepraszam cię bardzo, ale no... Mogę się chociaż wyciąć te szczępki. Jak już tak się starałeś. Już za późno. Nie, no jest okej. Nie, naprawdę właśnie zestresowałem, bo tak jak mówię, no pierwsza taka randka w ciemno moja. No bo tak jak wspominałem wcześniej, to jest turbo stresujące. A co jak to będzie jakiś właśnie morderca? Albo się okaże być złodziejem? Przecież podczas takiej randki w ciemno tyle rzeczy może pójść nie tak. A co jak przyjdzie na przykład UFO? Nie wiedząc o drugiej osobie praktycznie nic. To co, ja szybko skończę i pójdę przygotować się, bo muszę jeszcze troszkę wrzucić na patelnię kurczaka. Możesz winko ze sobą wziąć. A chętnie doleję. Nie, no i znowu do tej kuchni znika. No ale ma też kuchnię w osobnym pokoju, no to też nie ma co go winić. To są właśnie serwetki eleganckie. Na pierwszej randce. Ty się naprawdę ciesz, że to papieru toaletowego nie dostałaś. Zobaczymy, czy poza tym, że przyciągła mnie wyglądem, czy zatrzyma mnie jeszcze rozmową i tym, co ma w głowie. To się okaże. Może pomogę ci w czymś? Nie, dziękuję. Kobieta w kuchni, jak facet gotuje, przynajmniej w moim przypadku jest niewskazana. Znaczy w tym przypadku uważam, że to byłoby wskazane, bo spędzilibyście na pewno razem więcej czasu, poznalibyście się lepiej, a nie, że ona siedzi w jadalni, a ty w kuchni zamknięty. Poza tym mogłabyś się zdziwić, co się tutaj dzieje. Na albo pewno, to może warto to przynajmniej zobaczyć. Jaki Ranmagedon się odbył tutaj. Nie, Marta, nie idź tam. Przecież cię ostrzegał. No tak mnie zaintrygowałeś, że to zobaczę. To może być dla ciebie straszny widok. Nie, no nie ma tragedii. Ale w sumie tak za bardzo nie wiem, o co mu chodziło z tą kuchnią. No jest tam trochę syf, ale ta kuchnia też nie jest jakaś duża. No to logiczne, że syf się robi podczas gotowania. A ostrzegałem ją, żeby nie wchodziła. Moja ostatnia, dwa lata temu prawie, półtorej roku temu taki stały związek, no to... Poleciała po bandzie, że tak powiem. Jednej ręki mi brakło do liczenia partnerów. No ale co zrobić? Dobra, ta historia jest smutna i nie powinna się wydarzyć, ale w dalszym ciągu uważam, że to, co powiedział na początku, było słabe. Mowa tutaj o tym odgrywaniu się na kobietach. To jest też coś, co ta dziewczyna robiła wcześniej, czyli generalizowanie wszystkiego. Nie każdy człowiek jest taki sam, nie każda sytuacja jest taka sama i zrozummy to. No najgorzej nie, jak dajesz tak naprawdę drugiej osobie wszystko, a ona tego nie docenia. Tak, no ja też akurat dla niej poświęciłem bardzo dużo. Bo tam właściwie jak ratowałem związek, to i pracę rzuciłem, żeby tylko z nią cały czas siedzieć i tak dalej, no ale
jak widać, nie doceniłam. Ale chociaż mamy w końcu jakąś taką bardziej angażującą, ambitniejszą rozmowę. Czasami chyba nie można się za bardzo poświęcać, no. Zależy też od faceta. Jak ktoś mówi ci cały czas, że cię kocha, ja miałam na przykład taki związek, gdzie facet praktycznie 3 razy na dzień potrafił mi to mówić. Ja mówię, kurczę, to słowo straciło taką magię, zamiast na przykład usłyszeć to raz za czas, albo jakimś gestem. Tak, dokładnie. A potem jak wysłuchujesz tego, to jest tak samo, jak chciało komuś cześć, co słychać. Wydaje mi się, że jak się jest osobą, którą się tak naprawdę kocha, to nawet jak usłyszysz milion razy w ciągu dnia kocham cię, to jest dalej tak samo magiczne i ważne. No ale każdy może to odczuwać inaczej. Ja to odczuwam w taki sposób. No niestety, także no... Miałam takie powodzenie, że mój facet czy tam mąż musi wychodzić z pustymi jajami i z pełnym brzuchem z domu. I myślałam, że zawsze będę się tego trzymać. Dlaczego, jak ta rozmowa już idzie tak fajnie, jest taka głębsza, przyjemna, ona musi palnąć takim tekstem? Interesująca osoba. Na zasadzie nie wstydzi się. Jest otwarta, nie boi się mówić o pewnych rzeczach, o których na przykład ja bym nie wspomniał. No najważniejsze w sumie, że mu przypadła do gustu. Na długo znikał, ale może to było spowodowane tym, że chciał wszystko idealnie dopracować, żeby dobrze wypaść, więc starał się dopilnować wszystkiego, żeby ten kurczak się nie spalił. No tak trochę więcej go nie ma niż jest na tej kolacji. Cyk na fotę, co mi zależy. Masterchef w kuchni. Coś się udało z tego stworzyć? Nie. Niby tak mówiłem, kurczak z ryżem, ale w sumie tak ładnie to wygląda, ciekawie. Na pewno lepiej niż spaghetti pierwszego pana. Co jest takiego, co chciałbyś na przykład zmienić i cię trochę denerwuje, albo ktoś inny zwrócił na to uwagę? Wady. Na pewno czasami mam coś takiego, że... oczywiście nie w każdej dziedzinie życia, że zacznę coś robić i nie dokończę. O matko, to jestem właśnie ja. Ja mam taki problem z kończeniem rzeczy, a jeszcze gdyby tego było mało, to ja milion rzeczy na raz zaczynam robić. Dlatego ja zazwyczaj nie chcę nikomu nic obiecywać, bo wiem, że potem może być z tym różnie. Na zasadzie wezmę się za jakiś projekt, coś zacznę robić, gdzieś coś mi po drodze nie wyjdzie i poczekam albo kogoś, żeby mnie zmotywował dalej do pracy, albo ktoś, że na przykład rzucę ideę, rzucę pomysł, pokażę, jak to zrobić, a żeby ktoś to po prostu dokończył. Nie wiem. W moim przypadku chyba nie da się mnie jakoś bardzo zmotywować. Także najlepiej, jakby ktoś coś faktycznie za mnie skończył. Dobra, opowiedz mi o swoich wadach. Ja nie mam wad. Czyli nie istniejesz. Nie ma ludzi bez wad. Skoro tak uważa, to mogę jej udowodnić, że ma. Ojejku, a co on jakiś taki bojowo nastawiony od razu? Może po prostu jest dziewczynie ciężko tak od razu wymyślić. Chociaż z drugiej strony to w takim razie po co zadawała takie pytanie? No ale to podobnie chyba z zaletami jest. Ciężko tak nagle wymienić. Jeżeli skończyłaś, to ja mogę zabrać talerze od razu. Tak, dziękuję. Ja tak tylko troszkę. Dobrze. A jak ocenisz Martę? Ile bym jej dał na 10? Tak. 7,62. I to jest zarąbista metoda do oceniania kobiet w towarzystwie innych kobiet, bo się nie kapną, jeżeli wymieniasz do 2 zer po przecinku. No i tutaj zwracam się do pani, które mnie oglądają. Jak skomentujecie tą całą sytuację? No bo według tego otóż pana, kobiety nie umią matematyki. A ja miałem przez chwilę nawet nadzieję, że on jest spoko. A się okazał kolejnym zwykłym prostakiem. To i jaka była twoja najgorsza randka? Czyli to jest sytuacja śmieszna, bo... dostawałem po drodze sygnały od losu. Żeby tam ale nie iść. Nie zrozumiałem. I plan był taki, że pójdziemy do kina. A kino spłonęło! No i gdzieś tam jakieś numery wybierałem, pisałem gdzie wiadomo, że już jestem w drodze. Telefon mi spadł na ziemię. Do wody. Zalał się. Wyświetlacz przestał działać. Znaczy, nie było w ogóle widać, ale ze znajomości telefonu byłem w stanie tam coś wyklikać, bo wyświetlacz sam sobie działał. Zadzwoniłem, mówię, że mi się zalał telefon, więc muszę, ale że jadę, że będę za tyle i tyle tam w jednym miejscu, gdzie się umówiliśmy. No i podjeżdżam samochodem, zatrzymałem się, wysiadam z samochodu i czekam, no bo tak naprawdę... Wypływa wieloryb! A szkoda strzępić ryja. Jak nie ten, to ta swoje mądrości rzuca. Milczenie jest złotem czasami. Wychodzi, stoi koło samochodu i nagle tam gdzieś z daleka turla się takie słoniątko do mnie. Takie małe jeszcze słoniątko, niskie. No i tak stoję dalej przy samochodzie. A to słoniątko się zbliża. Może gdzieś matka, gdzieś w okolicach jest, ale nic to nie wyglądało na to. Poczekałem, przywitałem się, coś tam, gadka, szmatka. Wsiadałem, no widokino, wiesz, zalałem telefon, coś tam i tak dalej. No to może pojedziemy się gdzieś przejechać, porozmawiamy sobie i tak dalej. Jest tyle określeń, których można użyć, żeby opisać czyjąś
posturę, figurę, a on nazwał tą kobietę słoniem. Dobra, posłuchajmy, co ma dalej do powiedzenia. No tak jedziemy 5-10-15 minut, myślę, jak się stąd zabrać, jak stąd uciekać. No i tak wytrzymałem niecałe pół godziny, mówię, wiesz co, ja mówię, ja pracuję na telefonie, telefon mi się ten, muszę jechać kupić następny telefon. Ja mówię, także przepraszam cię bardzo, ale no, musimy dzisiaj zakończyć to spotkanie. No i odwiozłem pod dom, odstawiłem, dół w samochód, jak najdalej stąd. Nie, no oni są oboje siebie warci, szczerze mówiąc. Ja rozumiem, że komuś się może ktoś nie podobać, bo jest grubszy, chudszy, ma blond włosy, rude, cokolwiek. No ludzie są różni, preferencje są różne. Ale ona go zapytała o najgorszą randkę. Według niego najgorszą w życiu randką było to, jak kobieta okazała się być grubsza. Czy wy w ogóle słyszycie, jak to abstrakcyjnie brzmi? Jakby przytulał się do mnie słoń, to też pewnie bym o tym głośno powiedziała. Co mam powiedzieć? Nie ma ludzi idealnych i myślę, że w niej też by się znalazło dużo rzeczy, z których można by się było pośmiać. To w takim razie dziękuję bardzo za kolację, ja już powoli będę uciekać. Podam ci płaszcz jeszcze torebkę. Dobrze. Dla pani. Nie? Płaszczyk. Bardzo miło było poznać. Zajęli. Z mojej strony. Było no dziękuję poznać. Bardzo. Mam nadzieję, że się spotkamy kiedyś jeszcze. Do zobaczenia. Pa. Szczerze mówiąc, bardzo dobrze, że ta kolacja dobiega końca, bo już miałem dosyć słuchania ich. W sumie to mnie nawet nie interesuje, kogo ona wybierze. Oni naprawdę mnie tak jakoś znerwicowali tymi swoimi odzywkami, tymi pustymi tekstami. Masakra po prostu. Czy mógłbym mieć taką dziewczynę? Myślę, że musiałbym ją jeszcze trochę poznać, ale jest interesująca. Fajnie, że jest poukładany, bo jest dojrzałym facetem. Fajnie mieć stabilność przy takiej osobie, jeżeli myślimy o przyszłości. No, raczej po tym, co on mówił, to nie powiedziałbym, że jest dojrzały. Albo po prostu ja się czepiam. Marta jest już po dwóch randkach. Przyszedł czas na decyzję, z kim pójdzie na kolejne spotkanie. Jestem już po pracy, gotowa na randkę. Czas zadzwonić do chłopaka, którego wybrałam. No, nie będę w szoku, jak wybierze tego drugiego. Cześć. Cześć. Dziękuję. Cześć. Proszę. Chodziłem, jak najszybciej mogę dojechać. Dostaliśmy dwie niespodzianki. Musimy tylko zdecydować, którą wybrać. Wybrałem tą. Niebieską? To może otwórz, przeczytaj. A może razem otworzymy? Dobrze. A to zagadka. Czekaj, czy będziemy przenosić się do przyszłości, czy do przeszłości? O matko, ja mam nadzieję, że to będzie wehikuł czasu, który cofnie nas do momentu przed obejrzeniem tego odcinka i słuchaniu tych głupot. Cześć, dzień dobry. Dzień dobry, witajcie. Dzień dobry. Jak wiecie, przenosimy się dzisiaj w czasie. Wędrujemy do innej epoki. Czy macie pojęcie, co będziemy dzisiaj robić? Będziemy tańczyć? Brawo. Tak, brawo, będziemy tańczyć. Masz przerąbane, tańczyłem 4 lata. Ej, oni nie zasłużyli na taką fajną atrakcję. Chciałbym się kiedyś przebrać w takie stroje. Więc teraz zapraszamy was do naszego wehikułu czasu. Wszystkim było zachowanie powagi. Po prostu się cały czas śmialiśmy. No, to jest chyba aktualnie moja najmniej ulubiona para z całej serii. Na pewno się jeszcze spotkamy. Myślę, że utrzymamy kontakt po programie. A co z tego wyniknie, to się okaże w przyszłości. Także, moi drodzy, to by było na tyle w tym odcinku. Dajcie znać, co myślicie o naszej parze, jakie w ogóle macie przemyślenia, no i jak podobał wam się odcinek. Jeżeli jest jakiś odcinek, który chcielibyście, żebym omówił, możecie śmiało również pisać w komentarzach. No i na dzisiaj to tyle. Ja się z wami żegnam. Pa, pa!